Siemka tu Emka, oczywiście w kolejnym odcinku z Trova, czy w serii od zera, to sam się przekonam, bo dzisiaj to tak naprawdę chciałem powiedzieć, że Luxion się zjawił z jakiegoś powodu w ogóle. Niespodziewanie. Bo nie ma ani koło 15, ani koło 30 dnia miesiąca, tylko jest 23, nagle Luxion tu stoi. Fy, to jest w ogóle złamanie zasad. I patrzę, co w tym Luxionie, a tu Dreadnought za 300 monet. Można sobie kupić Dreadnoughta za 300 monet. Można w ogóle sobie kupić całego smoka. What the fuck, co tu się stało? Czy wy widzicie to, co tu się dzieje? Można sobie kupić Dreadnoughta za 300 monet, a można sobie kupić też tego całego Luxariona, którego tyle czasu można było zbierać, teraz można sobie całego kupić, naraz! Można w ogóle sobie kupić złote jajko, można sobie kupić silver jajko, fy! Wow, ciekawe jak bardzo spadła... Jak spadła cena Dreadnoughta. O, już jest. Po paru minutach już jest za 850 tysięcy, a był jeszcze przed chwilą za ponad 3 miliony. Dreadnought w Luxionie. Można sobie go 5 razy kupić, jak chcecie. Luxionie 1 po 3 minutach, 3 miliony, co daje... nie? Zobacz cenę. Chyba koru się przeliczył, bo pisze mi tutaj, że jeden Dreadnought po 3 miliony, a 5 można z Luxiona wyciągnąć, więc daje to 15 milionów. Tak, tylko że Dreadnought już... No właśnie. Już 849 tysięcy, teraz 850. Wow. W ogóle te Magridery też. Ten znowu Tom się pojawia. Nie wiem po co to znowu się pojawia ten kosz. No, powiem wam, że przez to, że teraz pewnie dużo ludzi nakupi tego Dreadnoughta, to on już nie wróci do tej ceny. No jak macie herapkę na takiego Dreadnoughta, on chyba dużo mastery daje nawet, chociaż może nie. Dreadnought mount. O, a nie, tylko 50 mastery daje. To nie. Ale what the fuck. Dobra, no ale to jak jest okazja i możemy już tego Luxariona dokończyć, no to go dokończmy, nie? Tutaj zobaczmy. No i świetnie, to ludzie się męczyli czekając, po 15 brali za każdy tydzień, a teraz wszystko można zrobić naraz. O, 160, czyli tylko 40 musimy kupić. Cały Luxarion jest nasz. I cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy kupione, bo już wcześniej mieliśmy trochę tych dusz kupionych. Zobaczcie. Zobaczcie jak to leci. I proste. Zobaczcie to. Dostaniemy tutaj, bo nie mieliśmy tych dwóch rzeczy. Czekajcie, tutaj w dragony. O, tutaj za 75 dusz mamy plus 100 HP, 1000 HP, plus 0,5% critical hit, plus 5 critical damage, 250 damage'a i 100 magic finda. 100 magic finda, to nam strasznie podniesie. No i jeszcze tutaj dostajemy mounta na koniec, który daje aż 350 mastery. Czyli w sumie 400 punktów mastery dostaniemy. No teraz trochę więcej trzeba. To już nie będzie 4 levele, bo tutaj widzicie 151 punktów trzeba na kolejny level. Na kolejny będzie jeszcze więcej. No ale... Cyk. I cyk. Ale oszustwo. Dostałem 250 mastery tylko. Czyli mi się coś po... Nie no. Ale zdzierstwo, ale oszustwo. Tu jest napisane 350, a ja dostałem za niego 250. No nie. No faktycznie.
A, chyba że... Za tą... Nie... Za tą oznakę, żebym dostał... Który ja miałem level na początku? Nie, na pewno nie dostałem. Bo już mieliśmy 300. Coś tu jest nie tak, coś tu jest przekłamane. Tutaj, tutaj. Nie wydaje mi się, żebym dostał za to 350 mastery. Nieważne. Olejmy to. Dostaliśmy dużo mastery, tak czy siak. Mi się wydaje, że dostałem tylko 300, bo... 300 tylko i aż, bo dostałem dwa levele tutaj, nie? A te są po 150 mastery. Whatever, jakby nie było. To 100 dusz od razu. Tyle się męczyli ludzie, a tutaj 100 od razu dają. I złote jajko. Ale no, dużo kosztuje. No ale jakbym miał, to bym brał. No bo przecież ile to trzeba się namęczyć, żeby te rare kompaniony zdobyć, nie? Ale to, że dreadnought. Takie coś. To jakby Gandę tu wstawili. A może wstawią następnym razem. Może Ganda będzie za 1000 monet. Kto wie. Ale to jest trochę przegięcie, że 5 razy można kupić to. Wow. No nic. No chyba sami jesteście w stanie ocenić. To chyba są też dwie rzadkie rzeczy. Tą jak najbardziej spoko. Ale że 100 dusz? Na raz? To po co ja się męczyłem tyle tygodni? Mogłem od razu sobie tutaj poczekać. 100 dusz na raz wziąć. No, powiem wam, jak macie hajs na golden jajko, to bierzcie. Silver, no niekoniecznie, no ale jak macie za dużo sypać, to sypcie. Ale tego dreadnoughta, to ja nie wiem, czy lepiej nie będzie go kupić na rynku, kiedy stanie je na przykład do 500 tysięcy 300 monet. Czy 300 monet się opłaca tutaj wydać, jeśli on dopiero się pojawił, a już staniał trzykrotnie? Ponad trzykrotnie. Myślę, że możecie sobie poczekać i zobaczyć, jak to się rozwinie akcja. Z tą ceną dreadnoughta, tak do końca poczekać. Będzie przecież przez 72 godziny. A my możemy, jakbyśmy bardzo chcieli, to przecież możemy nakupić sobie jeszcze tutaj. Mam 11 tysięcy kubitów, można by coś spróbować. Jeszcze przed nami cały piątek, jeszcze monetki tutaj będą zdobywane. I chyba, jak się uda, to sobie złote jajko walnę. Jak się by udało, to bym sobie złote jajko tutaj zrobił. Bo to jednak jest jedna z tych rzeczy, które no ciężko kupić za fluxa, bo się nie da. Więc... Co polecam? Dokończyć smoka, złote jajko. A dreadnoughta, oczywiście ten tom, jak nie macie, to myślę, że za fluxa będzie lepiej. Jak nie macie dreadnoughta, to możecie sobie kupić, ale myślę, że będzie na tyle tanio na rynku, że tak z 500, do 500 tysięcy powinien zejść. No ale to już wasza decyzja tutaj, nie? Dobra, no to się popodniecaliśmy tutaj przed Luxianem przez całe 8 minut, więc to chyba tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i oczywiście do zobaczenia w kolejnym. I jeszcze jedna rzecz. Tak wygląda Luxarion, którego właśnie odblokowaliśmy.